Gmina Głusk jest położona w środkowej części województwa lubelskiego oraz wschodniej części powiatu lubelskiego. Teren gminy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, tak zwanym obszarze zielonego pierścienia wokół miasta. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo z miastem, teren gminy jest idealnym miejscem do osiedlenia się. Zamieszkuje tu ponad 10 tysięcy mieszkańców. W 2014 roku powstało nowe centrum gminy w Dominowie, w którym znajduje się Urząd Gminy, Centrum Kultury, lokale handlowo-usługowe, poczta, targowisko, apteka. Z uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców, w tym także tych najmłodszych, gmina inwestuje w tworzenie przedszkoli, rozbudowę szkół, a wkrótce rozpoczną działalność pierwsze żłobki. Na terenie gminy znajduje się doskonała baza sportowa, kulturalna i rekreacyjna, w tym liczne place zabaw dla najmłodszych, a także tereny zielone, lasy, aleje spacerowe. Przez gminę przebiega szlak rowerowy o długości 37 km, łączący się ze szlakiem lubelskim. Systematycznie poprawia się stan istniejącej infrastruktury, przybywa nie tylko nowych dróg, chodników czy oświetlenia energooszczędnego, ale ciągle rozbudowywana jest na terenie gminy sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Niezmiernie ważną inwestycją jest rozbudowa szkoły podstawowej w Kalinówce. Jest to pierwsza gminna inwestycja zaprojektowana w technologii wysoce energooszczędnej. Następnym etapem jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej na potrzeby uczniów. Każdego roku przybywa średnio około 60 podmiotów gospodarczych. Są to głównie firmy usługowe, które dzięki bliskości z Lublinem mogą prowadzić swoją działalność nie tylko na terenie gminy, ale również na terenie miasta. Ważnym aspektem dla władz gminy jest dbałość o środowisko naturalne. Dlatego też m.in. pozyskano dla mieszkańców środki na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła czy utylizację azbestu. Na terenie gminy prężnie działają instytucje kultury, biblioteka, dom kultury, świetlice środowiskowe, które organizują liczne imprezy skierowane do szerokiego grona odbiorców. Część z tych imprez na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, jak na przykład Tydzień Bibliotek, Plenerowy Dzień Dziecka, Noc Świętojańska czy Dożynki Gminne. Ich organizacja odbywa się przy aktywnym udziale mieszkańców, w szczególności radnych, sołtysów i rad sołeckich. O bezpieczeństwo mieszkańców dba 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 2 działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, wyposażone w nowoczesny sprzęt gaśniczo-ratowniczy. Władze samorządowe gminy Głusk są otwarte na różnego rodzaju inicjatywy, dzięki czemu gmina rozwija się, stając się atrakcyjną nie tylko dla lokalnej społeczności. Jest także doceniana przez różne kapituły konkursowe, otrzymuje liczne wyróżnienia i statuetki. Ostatnio została nagrodzona w konkursie Gmina na szóstkę, otrzymując wyróżnienie jako gmina przyjazna inwestorom i środowisku. Gmina Głusk. Tu chce się mieszkać.